pilot doświadczalny, Sikorski Aircraft, a od kilku lat szkolący polskich pilotów w Mielcu. Obok niego jest Wojciech Romańczuk, jeszcze niedawno pilot Sił Powietrznych Rzeczpospolitej, uczestnik wielu misji, m.in. w Iraku i w Czadzie. Obecnie jeden z trzech polskich pilotów doświadczalnych testujących śmigłowce w PZL Mielec. Ta wersja śmigłowca produkowana w Mielcu, S-70i Black Hawk, to odpowiednik modelu UH-60M, obecnie najpopularniejszego śmigłowca w Armii Stanów Zjednoczonych. Posiada identyczną, niezwykle wytrzymałą konstrukcję, jest wyposażony w tej samej mocy, nowoczesne silniki General Electric o mocy prawie 2000 każdy. Specjalnie wzmacniana kabina polskiego Black Hawka od najmniejszej części wytwarzana jest w Polsce w mieleckich zakładach. Zapewnia to, wytrzymałość tej kabiny zapewnia pasażerom maksimum bezpieczeństwa w najtrudniejszych, takich ekstremalnych, nieprzewidzianych sytuacjach, warunkach bojowych czy podczas misji ratunkowych bądź też humanitarnych. Od czasu uruchomienia produkcji seryjnej w 2010 roku w Mielcu oczywiście Black Hawk znalazł nabywców na kilku kontynentach, zyskując zaufanie użytkowników w takich krajach jak Kolumbia, Meksyk, Arabia Saudyjska czy Sultanacie Brunei. Korea. W 28 krajach na całym świecie lata obecnie ponad 3000 Black Hawków. To świadczy o tym, jaka ta maszyna jest popularna, jakim zaufaniem jest darzona przez pilotów, bo to jest też bardzo ważne, że mówi się czasami, że ufam tej maszynie, więc Black Hawk jest w tej grupie. No warto oczywiście wspomnieć, że w ramach współpracy PZL Mielec i Sikorski Aircraft Corporation śmigłowce te są w całości produkowane w Polsce. Tak, ja właśnie o tym wspominałem tutaj. Tak wracając do tego, jeszcze właśnie do Black Hawka, bo oprócz tej wersji lądowej, którą my możemy sobie w tej chwili oglądać, jest produkowana jego wersja morska z Hawk, oczywiście nie u nas, ale imponujący jest łączny nalot wszystkich śmigłowców. Jest to ponad 10 milionów godzin, z tego ponad milion, czyli 10% w warunkach bojowych. Takie doświadczenie, zebranie takich opinii o tym śmigłowcu w takich warunkach pozwoliło rozwinąć i zmodernizować wszystkie żywotne, kluczowe interesy tego śmigłowca. Praktycznie warunki bojowe i doświadczenie stworzyły ten śmigłowiec w takiej formie, w jakiej go Państwo w tej chwili oglądacie. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, spełniające wszystkie warunki współczesnego pola walki.